Dzień dobry Państwu, bardzo miło nam powitać Was w inwestycyjnym czwartku Kselian Przyglądzie Tygodnia z Piotrem Kuczyńskim. Dzień dobry. Za oknem wiosna na rynkach euforia. I tak właściwie można podsumować chyba sytuację, w której jesteśmy. I skończyć nagranie. Czy korektę, czy korektę? <laughs> e, o której mówiliśmy, należy odwołać? Nie, no ale chyba tak, w pierwszym kwartale, no to za mało czasu zostało do końca pierwszego kwartału. Aż jak wiesz, że kiedyś jakaś korekta będzie, nie, to, nie, no to, to pewnie no, będzie, na tak? Na natomiast pewno, teraz chyba. W pierwszym kwartale, jak widać, będziemy musieli odszczekać. W pierwszym kwartale korekta się nie rozpocznie. Wydawało się, że się nawet rozpoczęła, ale po wczorajszym posiedzeniu Fedu to też mi się wydaje, że nie ma co zaklinać rzeczywistości. Nie ma co, nie ma co. Szczególnie, znaczy, wiesz, to posiedzenie FED było dosyć, Mimo Komitetu Otwartego Rynku ściśle biorąc, było dosyć interesujące, jak zwykle zresztą ja komentowałem Biznes 24 konferencję Pawela przed i po, doprowadzając panią prowadzącą redaktor do, do łez ze śmiechu, ale to inny temat zupełnie. No w każdym razie y, ja widziałem tam więcej jastrzębiości niż gołębiości, ale rynek tego nie, nie chciał dostrzec. To, to nie wiem, to inne oglądaliśmy. Chyba. No właśnie, to no widzisz. Zazwyczaj się zgadzamy, ale tym razem to tak, no począwszy od komunikatu i od wykresu kropkowego... Powiem Ci, że naprawdę mi się wydawało, że pokażą oczekiwanie na dwie obniżki w tym roku po tych danych inflacyjnych. No ale I... słuchaj, sorry, to muszę na sekundę przerwać. Ja studiowałem ten wykres kropkowy. Dziesięciu było za trzema obniżkami, jeden był za czterema, dziewięciu było za dwoma lub mniej. Więc no, to jaka to jest przewaga tych. Yy... Tych trzech obniżek, przepraszam. No żadna. Dla no, mnie ten. No ładnie, właśnie ten wykres kropkowy dla mnie był Jastrzębi. Ale nie, no Piotrze, poczekaj. Bo on się zmienił od, od grudnia i to wyraźnie. Nie, przewaga y, poprzednim razem była dwóch tylko. Dlatego no. ja byłem przekonany, że jeszcze ta jedna osoba przejdzie no. i będzie mediana na dwóch obniżkach. Że, aha, że średnia... Dlatego, że tak niewiele już ostatnio brakowało prostu... do dwóch obniżek, to wydawało mi się, że. Po dwóch miesiącach takich danych inflacyjnych znajdą się dwie osoby, a nie jedna, które. No, ale dwie osoby, y, trzy osoby, tam było dziewięciu, dziewięciu, prawda? Po pięć, dwa, dwa, czyli pięciu mówi, że będzie mniej, niż trzy będą dwie obniżki, dwie mówią, że będzie jedna obniżka, a dwie się znalazły, które mówią, że nie będzie obniżki. Według mnie to był sami wykres, ale tu możemy mówić o interpretacji. Także no, ja się nie będę tutaj z Kamilem kłócił na ten temat. Wykres kropkowy, tak, no oczywiście mniej obniżek w roku 25. Tak jest. Tylko nikogo to nie obchodzi, no bo, to bo wiadomo, że FED to... nie wie, co zrobi w a przyszłym roku, no, a to oczywiście. jaka będzie stopa neutralna, to już tym to bardziej... Jeśli chodzi o gołębież, to, 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 to było przede wszystkim według mnie, chociaż według mnie to nawet ja nie wiem, bo... Zadziwiające dla mnie w tej, w tej konferencji było to nie to, że, lekcewa, że Paweł lekceważył tę uporczywą inflację, bo lekceważyło, to prawda i to było gołębie, ale że kompletnie nie zwracali uwagi na to, o czym myśmy tutaj mówili na przykład tydzień temu, że dane makro w Stanach się pogarszają. No właśnie. Yy... To, to, to było coś, co mogłoby oddziaływać w kierunku głębin, ale tego nie było. Podniesienie prognoz wzrostu Właśnie. wyraźnie w górę. 1,4 na 2,1. Problem jest taki, że w momencie, kiedy parafrazując to, co powiedział Paweł, powiedział, skoro nie przejmowałem się lepszymi od oczekiwań, odczytami inflacji w końcówce ubiegłego roku, to czemu teraz mielibyśmy się przejmować nie, inflacja? A, wyższymi? Okay. No to jak ja zobaczyłem to, to. W tym momencie uznałem, że jest pozamiatana i reakcja rynkowa może być tylko w jedną stronę, bo wydaje mi się, że przeciętny odbiorca tej konferencji został po prostu z prostym przekonaniem. Decyzja o początku cyklu została podjęta. Ale no to dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. No ale mówił było to. No, Piotrze, no było ryzyko, że Nie. rozważano nawet maj i tak dalej, tak? Po pierwsze, powiedział to wszystko w taki sposób teraz, że. Trudno sobie wyobrazić, pomijając jakieś zupełnie niezwykłe wydarzenia, że cykl by się rozpoczął później niż w czerwcu. A było, były wycany, że może jednak lipiec i tak dalej. No ale druga rzecz jest taka, że no, z rzeczy ważnych no, zapowiedział tak naprawdę e, zmniejszenie skali tak. cutina. No to było dosyć mai, istotne. Tak. Ta, ta. No, czyli Teraz rysują nam się po prostu dwa najbliższe posiedzenia takie, że w maju zmniejszają skalę redukcji bilansu, w czerwcu obniżają stopy. No jest to bardzo prawdopodobne. Owszem, ja w dalszym ciągu się będę upierał, że ten wykres kropkowy był dla mnie bardziej jastrzębi. Fakt, że, że to nie zwrócenie uwagi na, na pogarszające się wskaźniki gospodarki mnie to osobiście bardzo, me, ale to bardzo nawet... Dziwi. Widać, FED ma, ma jakieś nowsze dane, które wskazują, że sytuacja jest dużo lepsza niż by się to wydawało na podstawie tego, co żeśmy do tej pory obserwowali. Yy, yy. Paweł przecież podczas tych przesłuchań w Kongresie przed Komisją Izby Reprezentantów i Senatu powiedział, że obniżki stóp w tym roku powinny nastąpić i nastąpią. On to wyraźnie powiedział. W związku z tym to, że wczoraj potwierdził, że będą właściwe, że, że czyli właściwe będzie obniżenie stóp w tym roku, mnie to osobiście niczego nie zmieniło. I jeszcze jedna tylko uwaga. Przed jego konferencją, bo tam mieliśmy 10 minut rozmowy z panią redaktor, ja powiedziałem, że bez względu na to, co Paweł powie, to indeksy wzrosną. Także do, w, dla mnie jest to dowód tego, że on właściwie nic nie powiedział, po prostu indeksy i tak miały wzrosnąć. No nie, dla mnie powiedział, że nawet jakby były trzecie gorsze dane, to i tak obniży stopy. Jakby były trzecie gorsze dane o inflacji. O inflacji, tak. No nie, to, to, to się różnimy. I bardzo dobrze, no kiedyś musimy się różnić. Zobaczymy, zaczekamy, czy będą trzecie gorsze dane na inflacji. A no tak, no i wtedy zniknie temat. E, teraz w takim razie, no, jeżeli pewnie trzeba odwołać korektę, to pojawia się pytanie, tak. Co dalej zrobić z tym fantem, tak? To znaczy, w jakiś Czekać sposób. Na my, sell in May and go away. No właśnie. Natomiast y, wydaje mi się, że też taka moja konkluzja, jeżeli chodzi o ewentualne pozycjonowanie się na rynku, jest taka, no, że jeżeli akcje są drogie, to trzeba poszukać innych beneficjentów łagodniejszej polityki Fed ewentualnej. No i powiem Ci, że te kruszce, to złoto i złoto to srebro nasze, ładnie, tak. które gdzieś tam, o którym pozytywnie mówiliśmy od początku roku, no ostatnio wyglądają bardzo dobrze. Tak, 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 nie, absolutnie. Uncja złota wczoraj sięgnęła 2200 dolarów, dzisiaj chyba troszeczkę się cofa. No oczywiście pomogło osłabienie dolara, bo, bo, bo właśnie rynek odczytał, tak jak Kamil mówi, gołębio. Przesłanie Fed. Ważne jest to, co rynek mówi, no, więc rynek się różni z moją oceną. I, i rzeczywiście złoto zdrożało. Ich, jeżeli czekanie na obniżki stóp i same obniżki stóp powinny nadal podnosić cenę złota, a za nim powinno iść srebro. Trochę dziwne, że wczoraj właściwie ten ruch srebra był znikomy, prawda? No ale była taka sesja, nie chcę skłamać, która w ostatnich dniach, gdzie srebro bardzo się nie tak, rosło, 3%, było, procent, było, tak, było, złoto było, było bardzo było, niewiele. Tak, no może dlatego, tak? No, wyprzedziło już srebro, złoto w każdym razie. Jeżeli chodzi o stopę zwrotu JR Today, to miało dużo do nadganiania hmm. po pierwszych hmm. tygodniach roku. Hmm. No, wydaje ale mi się. Ale szczytu wszech czasów jeszcze dalej. No, to dobrze. ja Myślę, że, wiem, że w tej fazie cyklu to szuka się tych aktywów, bardzo, które mają jeszcze. Bardzo daleko. Dobrze. W ogóle koniunktura na rynku surowców się poprawia, no bo przecież Europa niedawno notowała szczyty. Miedź. Wtedy jest... sięgnęła prawie tych 83,5 dolara, czyli tego na następnego oporu. Trochę się cofnęła, ale to już po, po przejściu tego 80 to bardzo ładnie wygląda. Miedź, tak, masz rację, oczywiście. Kanał wybiła się z trendu spadkowego. No także to złoto, które no okej, okay, jest na szczytach, ale. Po bardzo długiej konsolidacji się na nich znalazło, wydaje się nabierać takiego momentu inwestycyjnego, i rzeczywiście podoba mi się to, w jaki sposób y, zaczyna reagować z jaką siłą na każde cofnięcie się rentowności tak, na rynku długu. Tak, tak. To jest takie złoto, które wydaje się, że ma ochotę, żeby pójść dalej. Absolutnie, to, to, to widać na rynku. Tak, zgadzam się. Y Cały czas sporo się dzieje pod spodem tej technologii. No, duże sesje, duża rotacja. Teraz mamy akurat fazę taką, że te wyprzedane spółki, lubiane przez inwestorów, gwałtownie wracają. No, Pesla ma, zaczęła silnie rosnąć, Alfabet się dobrze zachowywał. Ech, wydaje mi się też, że może w końcu w takim razie odrobinę ten sektor czystej energii. On ruszy. Ruszy, tak. On tam wczoraj no rósł 2,5% mniej więcej, natomiast. Im niższe będą stopy procentowe, tym tańsze będą kredyty, tym lepiej dla tego sektora. To jest oczywiste. no Zmienia się moim zdaniem układ na tym rynku amerykańskim i rzeczywiście jest takie poszukiwanie szerszej polity tak? Wczoraj mamy decyzję Fedu. Nie mówię, że Nasdaq nie wzrósł trochę więcej niż S&P 500, bo wzrósł, wzrósł tak? tak? Ale jak się popatrzyło na to zachowanie, to zazwyczaj ta dysproporcja była większa, tak? W czołówce, pomijając tam firmy, które miały swoje własne powody, żeby rosnąć, typu Paramount, no to właśnie była czysta energia. No, no oczywiście spółki wydobywające kruszce, no ale też banki na przykład się bardzo dobrze zachowywały, co mnie odrobinę zaskakiwało. Chyba będzie chęć, żeby szukać teraz w tej, nowych, tym drugim, trzecim tematów. szeregu. tak, Te spółki małe i średnie w Stanach pozostają wycenowo toteż dopiero. już coś też pokazuje: Hang Seng 2%. No, no właśnie, to jeszcze zanim przejdziemy do Hang Senga, to mówmy na chwilę tę gorączkę w Japonii. Czyli ko ko koniec epoki, stopy szaleństwo. podwyższone, jen się dalej osłabia, giełda dalej rośnie. Tak, jest, no jest szaleństwo po prostu. Tutaj na początku roku mówiliśmy, że Japonia może być słaba właśnie z powodu tej normalizacji polityki monetarnej, czyli powrotu z minus 1, 10% do zera, bo tak zostało tak wrócono we wtorek. No i, i, no i nic. No i mało tego, po tej normalizacji rynek sobie wymyślił, że przesłanie płynące z Bank of Japan Banku Japonii jest gołębie, no i już trzeba osłabiać. Trzeba osłabiać Jena i prowadzić indeksy Nikkei gdzieś tam na szczyt, nie od 30 lat. No, jak dodamy do tego Chiny, gdzie coś się zaczęło ruchać, tak. to obawiam się, że to nie jest kurczę taki układ globalnie, którym dobrze wygląda Polska i Europa. Bo na giełdach europejskich tak naprawdę kolejny tydzień mamy marazm. One oczywiście rosną dzisiaj. Tak, tak. Trochę, a wcześniej nie spadały znacząco. Natomiast tam się po prostu niewiele wieje. W, dzieje. Wczoraj caring francuski. No, jak załatwił. załatwił tak spadkiem o 12%, więc przypuszczam, że ten sektor dóbr luksusowych Luksusowe. będzie teraz no, średni, tak, no bo po takiej informacji dla Państwa wiadomości, że Gucci spadły przychody o 20% przede wszystkim ze sprawą słabej sprzedaży w Azji. No, oczywiście wszyscy ta się ta będą ta. zastanawiali, co pokaże Louis Vuitton i inne spółki z sektora. No więc, tak niełatwo znaleźć tutaj takich liderów, którzy mieliby nas prowadzić dużo dalej w Warszawie do której nieuchronnie przechodzimy, ostatnio poważne turbulencje tak czyli naprawdę LPP, marne ta. zachowanie na tle świata no o lpp trzy słowa no to trzy słowa trzy zdania może to to, to że, że Hindenburg i research załatwił rzeczywiście lpp przy czym według mnie ja, ja uważam że, to, że że cena akcji w przedziale tam kilku lat będzie dużo wyżej niż była w Szczycie. I myślę, że, że LPP się wybroniło, nawet tą konferencję, jeszcze czekamy co powie PKOBP nie widziałem takiego komunikatu na temat, na temat kredytów, które ma LPP w PKOBP. Gdyby tenże bank, który powiedział, że nie będzie finansował działalności w Rosji, w związku z tym jeżeli powie, że wszystko jest w porządku, to dla mnie jest pozamiatane w tej sprawie. No ale na szczęście, na szczęście ten efekt zniknął. Bo cena akcji powoli na początku szybko, a teraz powoli odrabia straty. Wiecie Państwo, jak coś straci 35%, to musi wzrosnąć ponad 50%, 50%, żeby uzyskać poprzednią wartość, prawda? W związku z tym to, to ponad 50%, no to jest jakiś problem. Na no, cały wig 20 rzeczywiście, od, żeśmy tutaj mówili, od połowy mojego urlopu. Zachowywał się słabo, był ciągle w korekcie i w dalszym ciągu jest w korekcie, bo zanim ja dopiero jak pobije 2470 punktów czy 80, nie pamiętam dokładnie, to, to dopiero wtedy by nie mogli powiedzieć, że korekta się skończyła. Jasne. Szanowni Państwo, to wszystko w tej części programu. Zapraszam na króciutką przerwę i przechodzimy do pytania od słuchaczy. Wracamy po krótkiej przerwie. No i oczywiście patrzymy na nasz czat. A tam pan Andrzej zadaje pytanie: jako pierwsze, czy wig 20 zakończył korektę, czyli kończymy, znaczy no zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. No dzisiaj, przy tym silnym wsparciu, też z która które podało świetne wyniki, 15% wyższe zyski. Od oczekiwań, co może się przełożyć naprawdę taką sowitą, nawet dwucyfrową może stopę dywidendów dla sektora finansowego tak. E, wydaje się, że no to jest potencjalny punkt zwrotny, ale mówisz, że dopóki nie będziesz no tutaj. Technicznie nie ma. tak, no bo 2300 trzymało, 2300 no to okrągły poziom, ale również był technicznie wsparciem. 2300 trzymało, do 2300 ruszyliśmy w górę 2% na początek to jest całkiem nieźle. Zobaczymy, co będzie dalej. No do, do 2470, jeszcze, jeszcze trochę miejsca. Pan Kacper pyta, a 2600 w tym roku będzie? To ja przecież mówiłem, że będzie 3, więc 2600. To, 2 600 to, to za... 2 600. Co tam 2600. Mnie nie zaskakuje. Nawiasem no, ja mówiąc, tutaj jeden z widzów przysłał filmik, w którym wręczano mi w tefan 24 CNBC, wtedy to się nazywało, te świeczki, tort ze świeczkami, kiedy to WIG20 spadł do 1600 punktów. Ty nie Aha. pamiętasz takiego, takiego wydarzenia. Ale oczywiście 2026. No właśnie, patrzę, popatrzyłem sobie na to wideo. Mówię, Boże, jaki ty byłeś wtedy młody. pan Maciej mówi, że w Wietnamie i w Indiach niewielka korekta, czy to zapowiedzie dłuższego odreagowania, tylko korekta w trendicku. No właśnie, patrzyłem dzisiaj na ten sensek. Rzeczywiście tam, tam się on korekci całkiem nieźle. Tam są niedługo wybory, jakieś wielodniowe, od połowy kwietnia do, do, do lipca, coś takiego. Są będą wybory. 900, kilkadziesiąt, prawie miliard ludzi ma głosować. Ja na te Indie, ja wiem, że one są bardzo obstawiane przez fundusze. Wszyscy kochają Indie. Ja je mniej kocham, patrzę na to, co robi Narendra Modi, czyli premier, na ten jego. Jego ultra trend, czyli bardzo nacjonalistyczny, bardzo antymuzułmański, tam jest 6 do 1, miliard 200 hindu i 200 milionów muzułmanów. to prowadzi do potężnych zawirowań. Ja się nimi nieco niepokoję, o tak mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że rynek patrzy głównie na te reformy gospodarcze, które są bardzo pozytywnie przyjmowane. My kiedyś mówiliśmy o tych Indiach parę miesięcy temu, że odpowiedź zazwyczaj jest taka, że w okresie przedwyborczym, okołowyborczym giełda indyjska się generalnie zachowuje dobrze, tak, więc wydaje mi się, że nie jest to kierunek, gdzie może trzeba z niego jakoś bardzo wychodzić, ale czy tak płytkie zawirowanie, jakie możemy mieć teraz na wspomnianych rynkach, to jest powód do zakupów? Też nie. tak? No, musimy popatrzeć na to jakby też z perspektywy inwestorów instytucjonalnych. Jeżeli ktoś ma fundusze akcji azjatyckich, co prawda no, na rynku polskich, raczej, polskim raczej normą jest, że to są fundusze albo azjatyckich rynków wschodzących, albo fundusze, które mają Japonię. Natomiast istnieje jakaś grupa inwestorów, którzy po prostu przenoszą kapitał po różnych miejscach w Azji. No i w tym momencie mamy dwa rynki, które są potencjalnie ciekawsze, no bo mamy Japonię, która jest rozgrzana do czerwoności i jest rzesza osób, które mówią, że Japonia przeszła strukturalną zmianę, wyszła ze spirali deflacyjnej, i teraz ja otwiera nowe. wiem, wiedzą, że była jasna sprawa, no ale okej. Okay. No i no, ja też mi się wydaje, że jakby zaszliśmy trochę za daleko w tej retoryce. No ale drugi, są napływy, tak? No, to, no, jest tak? Nie, to, to jest jakby bez... coś, z czym to trudno polemizować, bo tam płyną tak, cały jest. czas pieniądze teraz. No i zobaczymy w szybkich danych, natomiast wydaje mi się, że zatrzymane zostały odpływy z Chin w tym tak, momencie. Tak. I ta sytuacja też może się. Łatwo odwrócić, chociażby zwracam uwagę na to właśnie zachowanie miedzi, które może sygnalizować, Powrót Chin. że coś jest na rzeczy, tak? Tradycyjnie, o ile rynki akcyjne chińskie mogą podlegać różnym zniekształceniom percepcji, mieć jest dość wiarygodnym predyktorem tego, co tam się będzie działo. Zazwyczaj, jeżeli miedź drożeje, to znaczy, że popyt w Chinach w jakiś sposób odbija. A te dane makro, ostatnie z Chin, sprzedaż, produkcja były no, wyraźnie lepsze nawet od oczekiwań. Także tam się rzeczywiście coś dzieje. Indeksy już są i Shanghai Composite, i, 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 i Hang Seng są ponad 20% już zyskały. Coś się dzieje zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Hang Seng, to dzisiaj dotknął górnego ograniczenia rocznego kanału trendu spadkowego. Jeszcze jeden wzrost, i będzie. Nawet techniczny sygnał kupna, więc. no... Tak, jak jeszcze pojawiły się jakieś dane z rynku nieruchomości sugerujące, że jest choć trochę lepiej, no to mnie się wydaje, że no, wtedy będzie, pojedzie... mo będzie można naprawdę Ta. o tych Chinach pomyśleć tego pewnie tylko, na przełomie marca i kwietnia. Tego tylko brakuje. Tak, jako inwestycji. No więc skąd te pieniądze muszą się wziąć? No, muszą się wziąć z innych rynków schodzących. Z Indii na pewno. Obawiam się, że może być tak, że też Chiny zaczną wsysać kapitał na przykład z naszego regionu. Chyba jest, mamy tak niewielki udział w tym koszyku, że co oni tam, będą, co oni tam z nas mogą wyssać? Jakoś to nie bardzo wierzę. Nie, nie, ja ciągle liczę na, 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 na większe zasięgi HOS w Warszawie. No... Jeden słuchacz pyta wprost, czy pojawił się sygnał kupna na akcjach chińskich? Z technicznej jest. perspektywy. Na Shanghai tak powie... Composite tak, czyli tym na tym y, kontynentalnym y, y, indeksie tak, ale na Hang Seng nie. No i... Jeszcze nie, tak? Czyli no. jeszcze czekamy chwilę, żeby rzeczywiście wierzyć, że ten tak, się jest. odwraca. Pan Rafał ma pytanie z gatunków futurologicznych. O. Kiedyś powiedziałeś, że USA mają jeszcze 20 lat spokojnej obsługi długu, po tym okresie zaczną się kłopoty. Ja nie przypuszczam, żebym mówił 20 lat. Bo ja nie, bardzo rzadko używam takich bardzo wymiernych wartości, wiedząc, że zazwyczaj m, człowiek się myli, jak rzuca takie jakimiś poziomami albo wartościami. Jak USA poradzą sobie z tym problemem, kiedy przyjdzie ten dzień, gdzie zaczną się? No, wie, wiecie Państwo, wtedy, kiedy ludzie przestaną wierzyć w dolara po prostu, no, a kiedy przyjdzie ten dzień? Nie wiem, na przykład Chiny pięknego jakiegoś dnia, za parę lat, nie za 20, za 20, to mnie to nie interesuje już, naprawdę. Wierzcie mi państwo. Ale za, za parę lat Chiny powiedzą na przykład, że opierają Juana o złoto. No i jest po zabawie. Wtedy wszyscy patrzą, no bo rzeczywiście te Stany Zjednoczone, zadłużenie 35 bilionów dolarów, naszych bilionów, nie ich. No ale Chiny mają takie samo zadłużenie jak Stany Zjednoczone. Ale nie o totalnym, a nie, a nie, a nie, a nie o, o państwowym. No. no tak, tylko żebyś no. Piotr, jedną uwagę, że w Chinach większość zadłużenia nie jest zadłużeniem rządu centralnego. No właśnie, nie jest. Tak? Zadłużenie całej gospodarki jest zbliżone, ale zadłużenie wszystkich jednostek publicznych, jak dojrzeć okay. do tego Juwanie. samorządy i tak dalej, też jest zbliżone. I tak? A zadłużenie Stanów Zjednoczonych 35% bilionów dolarów, czyli tam 130% PKB, jest dolarze, który jest drukowany przez Stany Zjednoczone i który służy jako wehikuł transakcyjny, finansowy dla 20 paru procent tak, transakcji na rynku światowym. No więc jeżeli to zacznie spadać, to wtedy się, jeżeli ludzie przestaną wierzyć w dolara, o tak, jakikolwiek nie będzie powód, przestaną wierzyć w dolara, Wtedy się zacznie prawdziwy problem. Kiedy? Według mnie on musi nastąpić, nie nastąpi. A kiedy? Tego nie wiem. Pan Fischerman pyta o kruszce, czy. Redukcja sprzedaży czy opcja trzymaj. Zaznaczam, że my tu niczego nie doradzamy, nie doradzam. a tylko komentujemy. Natomiast tak jest. Nie, ja uważam, że w układzie takim, gdzie mamy rzeczywiście wybicie i tak dobre zachowanie, to może się okazać, że kruszcy dopiero nabierają impetu, tak jak powiedziałem. I, może tak być. I możemy być zaskoczeni tym, o ile wyżej będziemy się w kolejnych tygodniach poruszać. Mają pod co grać, o tak można powiedzieć, ci inwestorzy, którzy tam inwestują. Tym bardziej, że jest naprawdę ewidentny mechanizm tego, że kapitał szuka nowych tak jest, miejsc poza tak technologią jest, amerykańską. Tak pan Marek pyta o ocenę rządów po 100 dniach. Ja rządów nie oceniam. Nie wiem, czy Ty chcesz coś powiedzieć, może w kwestii no ja gospodarki. Ale... mówiłem, że od początku mówiłem, że będę oceniał po pół roku, a nie po studniach. To Dni to za mało. Oczywiście media mnie pytają i pytały, ja coś tam mówiłem. To taka jest prawda. Generalnie powiedziałbym, że od strony gospodarki 4, między 4 a 4, plus. ja wiem, że to niektórzy od razu na mnie się rzucili, że pewnie od pana Tuska dostaje jakiś złoty łańcuch, na którym będę przykuty do budy. Cytuję. Cytuję. <laughs> cytuję, 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 cytuję. Widzisz, potrafię nawet siebie rozbawić. Cytuję jeden z komentarzy. Ale rzeczywiście tak uważam, że w tej sytuacji to całkiem niezły wynik. No ale ja powiem tylko, jak zobaczę, że jednoosobowe działalności gospodarcze wrócą do starego systemu rozliczania no składki no, tak, zdrowotnej, niechajdzie, tak, niechajdzie. a pracownicy zostaną na tym, to wyjdę z transparentem pod sejm. Tak nie będzie, ale, ale przynajmniej sprzedaż środków trwałych na pewno nie będzie objęta składką zdrowotną, która ponoć w tej chwili jest objęta. Tylko że to od nowego roku wszystko proszę państwa. No, drugie pytanie mamy od słuchacza o sektor czystej energii, ale to już tak to naprawdę już poruszyliśmy. Ta, tak, no nie dosyć tak, ale jeżeli okaże się, że zobaczymy kolejnych kilka procent odrobionych szybko i to, że jest silniejsze niż rynek yy, po yy, zmianie tej retoryki, a raczej podtrzymaniu łagodniejszej retoryki to pewnie trzeba to trzymać, no bo jest to jeden z lepszych sektorów, żeby zagrać na obniżki procentowych. Yy. Pan Tomasz pyta, czy to, co powiedział Paweł, zakończy hossę, czy ją podtrzymaj przedłuży o kolejne miesiące, to zanim pozwolę tobie, Piotr, tylko powiem, że hossy nie trwają tygodni ani miesięcy, więc my w ogóle nie rozmawiamy, chciałbym to o bardzo końcu. mocno zaznaczyć, my w ogóle się nie zastanawiamy nad końcem hossy w tym momencie, bo Ta. uważamy, że jesteśmy w jej wczesnej fazie. To nad czym się zastanawialiśmy, to to, czy nie jest należna korekta w tym momencie, w tym punkcie, bo rynek się dość daleko zapędził. Dokładnie tak. I w dalszym ciągu ja w, 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 chciałbym korekty, wręcz bardzo bym chciał korekty na rynkach globalnych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo to by ostudziło nastroje i wróciło do jakiejś. No, Bardziej normalnej sytuacji, a nie tylko kupowanie w strachu, że omija mnie cała hosta i Boże, ja muszę natychmiast kupić wsiąść przy byle spadku indeksu. No, pan Kasper pyta o Trybunał dla Prezesa Glapińskiego. Czy ktoś na tym zyska? Zarzuty nie wydają się poważne. No, Boże, to jest, to jest trudny temat. Trudny temat, dlatego że tak od, często mnie w tej chwili o to, o to media pytają. Dlatego, że no staję w sytuacji, w której muszę bronić pana Glapińskiego, którego uważ, który uważam, że zachowywał się no, no prawie, że niegodnie, a to jest tam w Konstytucji opisane odpowiednio. I zdecydowanie popierał jedną stronę sporu politycznego. Zdecydowanie wszyscy Państwo to pamiętacie. Również prowadził bank działania, które. Nie to był grudzień 20 czy 21 roku, to pewno będziesz spamiętał, bo to, bo masz lepszą pamięć. tam kiedy ta szarża NBP spowodowała osłabienie złotego, które miało doprowadzić do wpłaty większych miliardów do, do, do skarbu państwa, do budżetu. No, to był 20, grudzień 20 albo 21 rok, więc to było karygodne. Te obniżki stóp przed wyborami były absolutnie karygodne. W związku z tym od strony tych zarzutów politycznych jak najbardziej jest za co go szarpać, tak mogę powiedzieć. Ale dzisiaj w Tokie FM słyszałem, redaktor Lewicka ma jakieś przesłuchy, bo chyba nikt jeszcze tego wniosku nie widział, który krąży jest podpisywany, że ma tam być sprawa, że obiecali miliardy 6 miliardów złotych przed wyborami zysku, a była strata i że bank kupował obligacje skarbu państwa, omijając we współpracy z bankami i z rządem czyli że powstała szajka no prawie zostało to tak sformułowane i te dwie, dwie rzeczy według mnie są no powiem nie, delikatnie bardzo nierozsądne o tak powiem i bardzo łatwe do wybronienia i to jest tylko po to te dwie rzeczy są tylko po to żeby niewyedukowana część widzów słuchaczy się cieszyła czy zarzut upolitycznienia nbp tak, ciężko jest jest polemizować. No. Tak? Tak, znaczy, jest no. bezdyskusyjne. Pytanie jest takie, czy metoda, żeby to rozwiązać, to trybunał, i czy faktycznie jest to tak Jasne. bezdyskusyjne. Bo Jasne. w warstwie samych decyzji Tak, uważam, że przede wszystkim nie wypowiadam się jako prawnik, tylko jako no, ekonomista, inwestor. Tak, tak. Robienie zarzutu z tego, że była prowadzona polityka skupu. Obligacji, w czasie, kiedy wszędzie była prowadzona polityka skupu Otóż. obligacji, jest bez sensu. Zarzut o zysku jest bez sensu, tak jak powiedziałeś z przyczyn, o których powiedziałeś. No bo kurs walutowy się w tym okresie po prostu to bardzo to zmienił i prezes Grapiński nie mógł wiedzieć, jaki ten kurs będzie. Tak. Również zarzut, który tam pada na temat yy, tego, że niewystarczająco. Podnoszono i niewystarczająco wcześnie podnoszono stopy Ale tego procentowe. chyba nie będzie, wiesz? wiesz co, ja rano a, to... widziałem listę ośmiu zarzutów a, a, zebraną przez już, Konrada to? Piaseckiego, chyba tak. Więc I tam ma być to, że. Jeżeli pojawiłby się zarzut taki, że niewystarczająco wcześnie, to w ogóle to jest skandaliczne, że w takiej formie się o tym rozmawia. Można dyskutować o tym, czy nie należało tego zrobić wcześniej, ale jeszcze raz powtórzymy. Jerome Powell mylił się przez wiele Oczywiście. miesięcy, tak? I komitet otwarty mylił się przez wiele miesięcy, tak naprawdę dłużej, źle rozumiejąc, charakter inflacji w Stanach Zjednoczonych, EBC charakter inflacji w Europie i tak dalej. Nie jest to właściwa polityka. Słuchaj, jest to... Ale przerwę na sekundkę tylko, bo, bo później mi to ucieknie. I gdybym był obrońcą, a będzie, na pewno będą prawnicy po stronie Glapińskiego również, tam i, i, obalając ten argument wyciągnął sprzed paru tygodni wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że zaprowadzenie polityki monetarnej w żadnym wypadku nie można oskarżać NBP i Glapińskiego. To ja, to, ja to widziałem na ekranie telewizora, ja to słyszałem. Jeżeli ten y, y, punkt się tu znalazł, no to jest jakieś szaleństwo. To jest skandaliczne, tak? Ekonomia jest oczywiście nauką, natomiast musi dochodzić do jakichś strasznie rażących błędów w sztuce, żeby w ogóle rozmawiać o tym w kategoriach działania z premedytacją, bo inaczej dochodzimy do punktu, gdzie za każdym razem, kiedy członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie przewidzą dokładnie, co się wydarzy, to będą mogli stawać przed Trybunałem Stanu. No Jest to chore po prostu. Totalnie. Jeżeli to, to będzie w tym wniosku, no to, to, to te dwie rzeczy o obligacjach i zysku, no to powiedzmy, że to jest dyskusyjne, chociaż dla mnie oczywiste. Ale kwestia prowadzenia polityki monetarnej, żeby za to prezes, do tego jeszcze zauważcie Państwo. Ja wiem, być może, wiem, siedmiu członków jest pod wpływem tego, co mówi prezes Glapiński, znaczy sześciu plus on. Być może, ale jednak decyzję podejmuje cała Rada, a nie prezes Glapiński. Kolejny słuchacz pyta, czy rejty mogą być beneficjentem obliżek 100 w USA. Mogą oczywiście, bo... Obniżki stóp procentowych pomagają niemal wszystkim aktywom ryzykownym na świecie. Natomiast zwracam też uwagę na to, o czym my mówiliśmy. Ten rynek nieruchomości w Stanach ma się akurat średnio. Da, no, to oczywiście ładunko. mu pomoże, natomiast przy, przynajmniej jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, dalej są mocne sygnały, że sytuacja pozostaje niepewna. Tak jest. Czyli generalnie, gdyby banki prowadziły polityka tych tak zwanych foreclosures to mogłyby licytować znacznie więcej nieruchomości niż to robią teraz to cały czas jest takie działanie na pożyczonym czasie, że jest nadzieja na to, że poprzez wzrost gospodarczy ta sytuacja się poprawi na tyle, że nie będzie trzeba tego robić, Absolutely. więc ja akurat w tym momencie nie uważam, żeby to był jakiś rynek, którym się należy nadmiernie interesować. Hmm. Pan Tomasz, to trzecie pytanie o WIG20, a tym razem już szczyt hossy, więc oczekiwania bardzo rosną chyba w trakcie programu. No do szczytu hossy WIG20 to jeszcze kawałek. kawałek. Pan Rafał pyta yy, o złoto i dolara, jak najlepiej inwestować w złoto. No, w tym momencie to jest pytanie też o sposób budowy portfela inwestycyjnego, bo ja na przykład uważam że złoty może się umacniać względem dolara złoty czy złoto tak? złoty może złoty. się umacniać względem dolara tak ale w pytaniu był złoty czy do... był złoty. dolar i złoto tak złoto tak Jasne. czyli okay, okay, okay. moim zdaniem i złoty i złoto będą silniejsze względem dolara także można jak najbardziej inwestować w dolarze tak albo uzyskiwa uzyskiwać poprzez na przykład fundusz stopy zwrotu ze złota dane. w dolarze tak, tak? tak natomiast to co jest fajne w momencie kiedy inwestujemy w złoto w złotym to to że ten rodzaj inwestycji daje najlepsze stopy zwrotu kiedy dzieje się coś złego na rynku bo wtedy te dwa aktywa się poruszają w przeciwnych kierunkach złoty zazwyczaj wyraźnie traci a złoto drożeje no, i dzięki temu to jest jakieś tam lepsze narzędzie do dywersyfikacji portfela. Pan Jurek pyta, jak widzimy mieć na tle srebra. No, nie wiem, trzeba by spojrzeć na to. Nigdy nie znaczy, porównywałem tych, tych Oczywiście buch, srebra jest również metarni. surowcem przemysłowym. I ja zakładam, że mieć może dalej drożeć, co ma związek z faktem takim, tak że wyglądamy tak. tego przyłomu w Chinach. Natomiast mi się srebro bardziej podoba. Podoba no, mi się tre... bardziej niż złoto. bardziej niż... Srebro przy wzrostach daje chyba wyższe zyski niż mieć. Jest szybsze, tak powiem. Jest szybsze. Ma, y, jest bardziej zdominowane też przez popyt spekulacyjny, no, jest małym rynkiem. Czyli scenariusz, który ja bym zakładał jest taki, że złoto będzie jeszcze trochę drożało, a srebro zacznie wtedy dosyć bardzo gwałtownie. Tak a pan Grzegorz jeszcze pyta drugi raz o trybunał, ale tym razem w kontekście kursu złotego. To no tym wszystkim, co powiedzieliśmy, to nie będzie miało wpływu. Nie. Pan... Chociaż podniesienie brwi ze strony różnych banków centralnych, również europejskiego, może nastąpić, bo zarzuty są tam jeżeli są tam takie zarzuty, a szczególnie ten skup obligacji, no to no nie wiem, czy bank centralny europejski nie, 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 coś z siebie nie wyda. Pan Radosław pyta, czy jest jeszcze nadzieja dla górników złota. Tam z kolei jest taka sytuacja, że ten sezon wynikowy nie był aż taki zły, to po pierwsze. Po drugie, ostatnio ja się upewniałem, czy nie jest przypadkiem tak, że Ci górnicy złota najwięksi znaczną część swojej ekspozycji hedżują, bo zachowywali się na początku roku tak źle, że jeszcze raz to weryfikowałem, ale odpowiedź brzmi, że nie, że raczej nie. Także tam również może wystąpić taki efekt kuli śniegowej jak na srebrze. Natomiast mi się srebro bardziej podoba jako aktywo niż akcje górników złota. No tak, bo akcje kopalń złota podlegają dwóm trendom sytuacji na giełdzie w mniejszym stopniu no bo jak ktoś poluje na sztuczną inteligencję to nie kupuje kopalń złota prawda i druga to jest cena kruszcu no więc to są dwa te dwa elementy też bolałbym srebro i złoto od kopalń tak bym to powiedział tak co nie oznacza że kopalnie jak najbardziej w momencie w którym jesteśmy czyli zakładając kontynuację trendu wzrostowego na złocie, byłoby naturalne, gdyby górnicy rośli silniej ta. niż złoto, ta. tak? Bardziej nam chodzi o to, że to niekoniecznie jest inwestycja o sensie długoterminowym, bo krótkoterminowo patrząc, ta beta dla górników względem ceny kruszców jest duża, tak? 1,8, ale jak się popatrzy w długim terminie, to oni przy tej becie dostarczają ujemną alfę. I mamy sytuację potem takiej, jak teraz, że złoto zachowuje się ok, albo lekko rośnie, a górnicy mogą nawet spadać, tak jak to było przez wiele miesięcy. Jeżeli ktoś ma, to skorzystałbym z tej hossy i na pewno nie wychodziłbym ze stratą z tej pozycji. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, rozważałbym raczej srebro. Bez uwag, zgadza się. Pan Piotr pyta, czy ropa WTI spadnie poniżej 80 dolarów. No to wie Pan, no to jest 8, około 82 w tej chwili jest. Naprawdę niewiele jest do tego poziomu 80, więc nie, nie zakładałbym się, ale według mnie trend jest wzrostowy i chyba taki pozostanie. No ja też powiem, że na razie nie widzę jakiegoś dużego sensu, żeby grać na spadek Ceny ropy, no bo jest to też aktywo, które koreluje z ogólną sytuacją w gospodarce. OPEC twierdzi, że będzie kontynuowało cięcia nawet do końca roku, więc dopóki to się nie zmieni, no to nie można liczyć ze strony kartelu na zwiększenie podaży. Nie jesteśmy w takim punkcie cenowym, żeby otwieranie krótkich pozycji na rynku było skończyć. jakąś wielką okazją. To nie jest też aktywo, które ja bym chciał kupować w żadnym razie. Natomiast wydaje mi się, że możemy dojść nawet potencjalnie na WTI jeszcze tych kilka dolarów wyżej i do tam pozostać na dłuższy do czas. Do 90 jest całkowicie realne. Pan Kacper pyta, jakie fundamenty dax DAXa? Ale DAX nie jest silny. Ja bym chciał to jakby powiedzieć my musimy Szanowni państwo naprawdę wyjść yy... znaczy no rekordy wszechczasów no, były, no, ale tak? ja właśnie dlatego strasznie nie lubię mówić o rekordach wszechczasów yy, bo w trakcie hossy wszędzie mogą być rekordy wszechczasów tak a S&P 500 jest w tym momencie 9,5% od początku roku na plusie DAX drożeje dzisiaj 5% jest 8 tak a Nikkei to w ogóle tak, dzisiaj o 5%. O 5%. No, A Nike jest 22%. Tak? Czyli patrząc na główne rynki rozwinięte, Europa pozostaje najsłabsza. No tak, tak. Więc trudno mówić tutaj o jakiejś relatywnej sile, ale odnosiliśmy się też do kwestii tego, jak wygląda zagregowana dynamika zysków spółek DAX. Że pomimo tego, że w Niemczech trwa recesja, to ta dynamika jest wyraźnie pozytywna i to nie jest tak, jak chcą niektórzy, oderwanie, ponieważ. Najgłupszą strategią inwestycyjną jest kalkulowanie na zasadzie takiej, że jak gdzieś wzrost jest zerowy, to akcje nie mają prawa rosnąć. Bo to nie wzrost gospodarczy tworzy sam w sobie zyski spółek giełdowych. To może być bardzo przekłamana korelacja. Przypomnę, Szanowni Państwo, że w Japonii niedawno też był jeden kwartał spadkowy, a wzrost w czwartym kwartale dopiero po rewizji okazał się dodatni. Szczególnie że niemieckie firmy sprzedają nie tylko w Niemczech, prawda? To są często firmy transgraniczne sprzedające na całym świecie i mające zyski na całym świecie. Mm. Pan Krzysztof pyta, czy lepiej spoglądać na WIG20, czy na SWIG80 i mvig 40 No, mnie się wydaje, że po tych problemach najciekawiej wygląda MWIG40. On się dość mocno e, skorygował, no, tam ostatnio jest korekta, ten słaby raport Intercars i tak, tak. dalej. Oczywiście WIG20 odbija zazwyczaj gwałtowniej. Natomiast no, ja bym wolał w tym momencie inwestować w spółki raczej mniejsze, mimo wszystko. Mniejsze spółki my, no, mają nieco utrudniony żywot przed wysokie stopy procentowe. One z nami pozostaną przez czas dłuższy, a wojna z NBP raczej nie spowoduje zmiękczenia stanowiska Rady. My, no więc to, to, to tak, ale z kolei wzrost gospodarczy, który będzie się rozpędzał, powinien pomagać małym spółkom. I małym i średnim spółkom. W związku z tym nie wiem, czy rel relatywnie szybszy będzie WIG 20, czy wig 40, to, to mi trudno powiedzieć, bo to zależy w dużym stopniu od zagranic. Widzę, że są słuchacze, którzy dopytują o Wietnam, że za mało powiedzieliśmy, Szanowni Państwo, zbyt niszowy rynek, nie będziemy jakby mu poświęcać miejsca. O przyjęcie euro to nie chce się wypowiadać, bo to niekończąca się historia, nigdy nie, 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 no nie bo nie W tej wynika. chwili, to dwa zdania, w tej chwili od pewnego czasu, a już w tej chwili po tych zarzutach dla Glapińskiego, to prawa i Sprawiedliwość mówi, że to dlatego, że chcą utrącić Glapińskiego i wprowadzić błyskawicznie euro. Nie da się wprowadzić błyskawicznie euro. Rzeczywiście wymagany podpis jest ministra finansów i, i prezesa banku centralnego, żeby wprowadzić, żeby wejść, żeby złożyć wniosek o wejście do strefy euro, ale to nie jest taka prosta sprawa, nawet zawieszony Glapiński to nie będzie, to będzie znaczyło, że nie ma, nie ma nowego prezesa Banku Centralnego, to po drugie, a po trzecie trzeba by zmienić konstytucję, więc zapomnijcie państwo o tym. Pan Tomasz pyta, czy możemy powiedzieć, jak wyglądają obecnie napływy do funduszy inwestycyjnych? One są yy, kolejny miesiąc są ewidentnie dodatnie, przynajmniej mówię tutaj o Xelianie, bo nie mamy danych z całego rynku za marzec. Natomiast utrzymuje się zasada, że większość tych napływów zdecydowana jest do funduszy dłużnych. Tak? Bo my oczywiście najczęściej rozmawiamy o rynku akcji, tak ale też dla Państwa informacji, na funduszach dłużnych od początku roku, nawet tych bardzo bezpiecznych, można było już zarobić 2-2,5%. No i po prostu dociera do rosnącej grupy inwestorów, że jeżeli możesz zarobić 8, do końca roku 8%, praktywne. czy na niektórych bardziej ryzykownych funduszach dłużnych 10%, no to może 5%, czy coraz częściej 4% na lokacie, no to nie jest Otóż to. optymalne rozwiązanie. Szanowni Państwo, w tym punkcie skończymy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Za Dziękuję ten. bardzo.